Hej, witam Was serdecznie. To co teraz widzicie to jest dwa tygodnie efektów stosowania borasolu na silnicę w akwarium 25 litrowym. A właściwie tych efektów jest brak. Może nie stosowałem się w 100% do zasad jakie powinienem przestrzegać przy wlewaniu tego środka. Mianowicie oświetlenie było wyłączone przez może 3-4 pierwsze dni. Później efektów nie było, więc oświetlenie z powrotem włączyłem. Najbardziej chyba skutecznym środkiem jest jednak Hemiklin. Wiele osób mówiło, że Borasol też działa. Moim zdaniem była lekka poprawa. Poprawa polegała na tym, że nie widziałem aż tak przyspieszonego rozwoju tych silnic jak, jak wcześniej, przed wlaniem Borasolu do akwarium. Więc, jak ktoś ma niewielką plagę, że tak powiem, tej bakterii, i są to dopiero początki, więc myślę, że tym brasolem jest w stanie sobie spowolnić proces albo spowodować, że jest w stanie, na przykład, odciągać te silnice ze zbiornika w celu jakby mechanicznego usunięcia. Także w pewnym stopniu pomaga, ale nie działa tak jak chemik. W poprzednim moim zbiorniku były już zresztą na ten temat nagrywane filmy, i tam widzieliście, że właściwie z dnia na dzień no, były ogromne postępy. Wręcz te silnice zanikały samoistnie, nawet nie trzeba było ich usuwać zbytnio fizycznie. A tutaj przy borazolu, no, niestety, no, nie, nie było aż tak pięknie. No i co dalej się zapytacie? No dalej właściwie mam zamiar zastosować tutaj chemiklin, bo został mi jeszcze z poprzedniego... Testu i tutaj do tej 25 nie, nie potrzebne jest aż tak dużo tego, tej substancji, więc powinno mi wystarczyć. Zastosuję i zobaczymy, jakie będą efekty. Ale to właściwie tylko dla Was i po to, żeby porównać działanie borasolu z chemiklinem i taka aranżacja jest do zmiany. Pewnie będę szedł w tym kierunku, jaki wybrałem sobie już w akwarium 112-litrowym. Będzie to, to jakaś tam naturalna kompozycja, już nie taka jak tutaj, że skały i mchy tak właśnie jeszcze wspominając odnośnie tych sinic być może łatwiej by było je usunąć jakby nie były w mchach tylko gdzieś w jakiejś tam innej roślinności a tutaj jest podwójna trudność i bardzo ciężko tutaj jakby fizycznie usuwać mechanicznie z tych mchów bo to wszystko jest splątane i wręcz zbite razem ze sobą no i właściwie ta ekspozycja będzie już do, do do, do zmiany do, do, do likwidacji, zrobimy coś pewnie innego. W tej chwili skupiam się na 112. Bardzo mi się podoba prowadzenie tamtego zbiornika, bo właściwie no nie będę cały czas używał tego słowa bezobsługowy, kiedy mamy mniej pracy przy nim, bo, bo znowu ktoś się odezwie, że nie ma zbiorników bezobsługowych. Ale rzeczywiście tam nie trzeba aż tak dużo wkładać swojej pracy. Wymiana, podmiana wody wystarczy, że będzie raz na dwa tygodnie i właściwie raz na dwa tygodnie przetarcie tych szyb, które właściwie są tylko troszeczkę zapruszone zielenicami, to wszystko. Myślę, że największą właśnie robotę robi zawarty właśnie w filtrze. Torf włóknisty, i tu będę każdego namawiał do tego, że jak ma problemy z glonami, to żeby taki torf zastosował w swoim zbiorniku. A na pewno pomoże, na pewno nie zaszkodzi, a pomoże. Więc to jest taki moim zdaniem złoty środek i idealny antyglon, jaki tylko może być przy niewielkim wkładzie finansowym i takim właściwie na długotrwałym, no bo wkładając go do filtra, a tego filtra nie czyścimy zbyt często, a no, jakiś dłuższy czas on tam jest i swoje właściwości uwalnia te garbniki i inne substancje do wody, więc tutaj jednak, jednak działanie jest długotrwałe. I to myślę, że na tyle by było w tym filmie. Chciałem pokazać jakie tylko są efekty po takim czasie stosowania barasolu. Jak ktoś nie stosował i ma zamiar, to może być może u niego będzie zupełnie inny efekt. Przecież opinie w internecie są zupełnie różne. Być może ktoś nie ma sinic na taką skalę, jak są u mnie w zbiorniku i wystarczy dodanie naprawdę tej, tej, tego płynu do zbiornika, i proces jest zatrzymany, wystarczy odesłać sinice i z zawodach, ale jak ktoś ma większy problem, to myślę, że tu w tym przypadku ratuje tylko Hemiklin. Pokazałem co, co się stało przez ten czas, a wy sami wyciągniecie z tego wnioski. Cieszę się, że oglądaliście. Do tej pory dotrwaliście, dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Co jakiś czas staram się coś wrzucać, pokazać. Jest to taki właściwie vlog, także nie jest jakimś tam poradnikiem, ale być może ktoś, co zaczyna swoją przygodę z akwarystyką, coś tam z, tego, z tych moich filmów wyciągnie. Już nie musi testować na własną rękę, a zobaczy, jak, jak to wygląda u kogoś. Także dzięki bardzo za uwagę, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam, cześć.